Rana, Szabada Karamaka Sada Karala Lalala. Ojcze, ja modlę się, aby na tym miejscu objawiała się Twoja chwała, że Boże Królestwo będzie się tutaj objawiać. Ojcze, ja modlę się, abyś Duchu Święty poruszał tutaj te serca, że to miejsce należy do Ciebie, że tu będzie Twoja chwała. Ojcze, wywyższam Cię na tym miejscu. Jesteś wielkim królem, jesteś wielkim panem. Kochani, chcę wam opowiedzieć o wielkim, potężnym Bogu, o Królu Królów, nie o malutkim dzieciątku Jezus, nie o obrazku, nie o religii, nie o figurce. Chcę wam opowiedzieć o wielkim, potężnym Bogu, który zmienił moje życie, który dotknął się mojego serca, który przemienił moje życie. Przyjaciele, mam 43 lata, nazywam się Iwona Ziobro i przez 36 lat chodziłam bez Boga. Wiecie, on wydawał mi się taki odległy. Wydawało mi się, że nie interesuje się moim życiem. Ale kiedy moje życie zaczęło się sypać, to po prostu zawołałam do Niego: Boże, jeśli jesteś prawdziwy, uratuj moje życie, bo nie chcę tak żyć. Wiecie, ja żyłam w poniżeniu, żyłam w odrzuceniu, byłam egoistką, byłam nieśmiała. Jako nastolatka szukałam miłości i nie znalazłam prawdziwej miłości. Znalazłam ją w mężczyźnie, który okazał się podrubą miłości. Wiecie, bo jest prawdziwa miłość, Boża miłość, o której wam dzisiaj głoszę, jest też podróbka miłości, którą w ogóle diabeł serwuje ludziom. Wiecie, bo miłość to nie jakieś uczucia, emocje. Miłość to wielki, potężny Bóg. Boża miłość objawiła się w Chrystusie. Boża miłość zeszła tutaj na ziemię, aby uratować Twoje życie, aby podnieść Twoje życie. Przyjacielu, 2000 lat temu Bóg zesłał tutaj swojego Syna z miłości do Ciebie. Z miłości, po to byś mógł sięgnąć po tą miłość. I wiecie, kiedy ja zawołałam, moje życie się zaczęło zmieniać. Zaczęłam być wdzięczna Bogu za wszystko, co mnie otaczało. On zmienił moje serce, dał mi nowe serce, mięsiste serce, które potrafi wybaczać. Wiecie, w związku, w którym żyłam, nie było tej miłości. I Bóg po prostu wyrwał mnie z tej chorej relacji. Bóg uzdrowił moje serce. Ja wyszłam z tego związku. Wiecie, bo małżeństwo to jest pomysłem Boga, ale ono działa tylko sprawnie z Jezusem. Kiedy dwoje ludzi patrzy w Chrystusa, kiedy dwoje ludzi patrzy w Boga, jeśli ludzie patrzą w inne strony, to nie ma tej Bożej miłości. Wiecie, to jest tylko jakaś tam muzyka. Wiecie, to tylko na papierze, a w rzeczywistości nie gra żadna muzyka. Ale Bóg potrafi zmienić ludzkie serce, potrafi podnieść ducha, potrafi przemienić Boże ludzkie życie. Jeśli dzisiaj Ty myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, bo chodzisz do kościoła, bo odmawiasz jakieś modlitwy, bo myślisz, że dobrymi uczynkami sobie zasłużysz, to jesteś dzisiaj w błędzie. I jeśli myślisz, że Boga nie ma, to też jesteś w błędzie. Bóg jest żywy, realny i prawdziwy i możesz to doświadczyć tylko w duchu, bo Bóg jest Bogiem ducha i możesz się z Nim zjednoczyć w duchu, ale musisz się narodzić z nowego ducha. Wiecie, jest taka przypowieść w Biblii, jak faryzeusz Nikodem, dostojnik żydowski, przychodzi do Jezusa i pyta: co mam zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego? Jezus mu odpowiada: musisz się narodzić z Bożego Ducha. Musisz się narodzić z Bożego Ducha. Wiecie, co narodziło się z ciała jest ciałem, a co narodziło się z ducha jest duchem. I tylko to jest prawdziwe. I tylko taka prawdziwa miłość może przemienić Twoje życie. Bóg podniósł moje życie. Dzisiaj czuję się akceptowana. Dzisiaj czuję się kochana. Mam całe bezpieczeństwo w Bogu. Mam wszystko, bo Bóg jest miłością. On zmienił moje życie. On zmienił moje życie. I może
może również zmienić Twoje życie. Jeżeli Ty dzisiaj tutaj na ziemi nie zdecydujesz, to kiedyś staniesz na sądzie Bożym, ale już wtedy będzie za późno, bo staniesz z łańcuchem swoich grzechów. I co wtedy powiesz? Co powiesz? Bez Jezusa jesteś stracony, bez Jezusa jesteś zgubiony. Jezus jest jedyną drogą do Boga Ojca i nie ma innej drogi. Przyjacielu, tutaj na ziemi możesz zdecydować. Na sądzie Bożym będzie za późno. Tutaj jest czas i miejsce, aby zmienił swoje myślenie, aby zaczął pokutować. Pokutujcie i nawracajcie się do Jezusa. Uwierz w Jezusa, a będziesz żył. Jezus powiedział, kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ojcze, ja teraz modlę się, aby to słowo dotykało wszystkich serc, aby to słowo przemieniało ludzkie umysły. Ja teraz odsuwam każdy demoniczny atak na tych ludzi. Ja związuję wszelką religię, wszelki humanizm na tym miejscu i ogłaszam tutaj Twoją chwałę i Twoje królestwo. Amen.